Szlakiem Czarnego Kameleona zawitaliśmy dzisiaj do Zamościa. Miasto pełne sztuki, historii, artystów, ale w zasadzie powstaje takie pytanie, czy też gastronomii, a więc jaka gastronomia jest w Zamościu. Jest dzisiaj ze mną wyjątkowa osoba, Marcin Sikora, szef kuchni, osoba, która jest bardzo popularna i znana w Zamościu. Ubolewam nad tym, że ta gastronomia jest może za bardzo ogólnoświatowa. Tak jakby w tych restauracjach, które znajdują się w Zamościu, w samym centrum rynku Starego Miasta, w tych restauracjach w większości zjemy wszystko to, co zjemy wszędzie, a nie zjemy nic bardziej kojarzącego się z naszym miastem, czyli z miastem Zamościem. Dzisiaj tak naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć i wymienić restauracje, gdzie znajdziemy jakieś danie regionalne, które tak jakby jest powiązane z historią tego miasta i z całym regionem, czyli z pięknym regionem Roztocza, który jest bardzo bogaty zarówno w dziczyznę, jak i w warzywa czy produkty zbożowe, czy tutaj przede wszystkim kaszę gryczaną. I tak naprawdę mało tych dań związanych z tymi właśnie składnikami znajdziemy w Zamościu, ale myślę, że ta gastronomia nasza zamojska idzie ku lepszemu. Tych dań pojawia się coraz więcej, pojawia się coraz więcej nowych konceptów, nowych restauracji, które tak jakby dążą do związania swojej restauracji właśnie z tymi składnikami, żeby serwować te dania takie związane z regionem. Doskonale. W zasadzie powiem Ci, też mniej więcej tak to sobie wyobrażałem. Oczywiście, gdzie nie pojadę, w każdym zakątku Polski te dania regionalne są dla mnie najważniejsze, ale właśnie, dla kogo tutaj gotujesz? No bo mówimy o daniach regionalnych. Miasto oczywiście popularne, dużo turystów, ale przecież to nie tylko turyści. Tu, w hotelu, w którym Ty pracujesz i prowadzisz fantastyczną kuchnię, w hotelu Artis, dla kogo gotujesz? Dla turystów, czy powiedzmy sobie dla tutaj mieszkańców okolicznych? Z racji tego, że pracuję w dużym hotelu i dużym obiekcie, zakres dań, które przygotujemy, jest dosyć ogromny. Mamy tutaj i dania bankietowe, i dania à la carte, a także grupy, turyści, są to grupy biznesowe. Na co dzień, tak jakby nocuje u nas na tygodniu dużo osób biznesu, czyli osób, które przyjeżdżają z całej Polski, i staramy się te dania wiązać tak, żeby były związane z regionem, ale tak jakby kojarzyły też się tym osobom z daniami, które najczęściej lubią jeść, bo każdy z nas wie, że jak jedziemy gdzieś do danego obiektu, czy do hotelu, czy idziemy do restauracji, najczęściej wybieramy dania, które jesteśmy najbardziej nich pewni, czyli najczęściej jemy rosół i najczęściej trafia na nasz talerz kotlet schabowy, bo czujemy, że on zawsze będzie dobry, bo tak jakby te dania jest najtrudniej zepsuć. My staramy się trochę uciekać od tego i serwować te dania troszeczkę ciekawiej i lepiej, i staramy się gotować dla wszystkich, zarówno dla turystów, jak i dla osób mieszkających w Zamościu, chociaż uważam, że ludzie mieszkający w Zamościu aż tak bardzo nie stołują się w naszych restauracjach. Można to bardzo dobrze zaobserwować na samym rynku, że w okresie zimowym tak jakby ten rynek nasz zamojski jest bardzo spokojny. Restauracje zamykają się wieczorami dosyć wcześnie. Wiadomo, jeżeli mówimy tutaj o weekendach, tak, one funkcjonują, sobota, niedziela, jest to dłużej, w niedzielę oczywiście pora obiadowa, ale na samym tygodniu tych gości miejscowych mamy mniej, ale okres turystyczny, czyli okres lata, jest bardzo obfity w turystów i uważam, że tutaj kładziemy jak największy nacisk na turystów. Tak jak mówię, kuchnia, którą my tworzymy, jest to kuchnia zarówno bankietowa, zarówno imprezowa, czyli kuchnia weselna, tak, bo też robimy bardzo dużo imprez okolicznościowych, ale karta menu jak najbardziej jest oparta na kuchni regionalnej i stworzona troszeczkę inaczej, tak żeby była trochę bardziej ciekawa. Poprzez to stoją przed Wami wysokie wyzwania, zresztą ja to tak jakby tu spodziewałem się tego, że tak będzie, i tak jak mówisz, przychodzi ten okres, kiedy jest mniej gości i coś trzeba, jakoś trzeba zarabiać, tak? Ale ja cofnę się nawet jeszcze troszkę dalej, cofnę się o 2 lata. A jak sobie radziliście w pandemii?
No, okres pandemii był okresem dosyć trudny dla hotelarstwa, jak i dla całej gastronomii. Tutaj myślę, że te mniejsze restauracje troszeczkę lepiej sobie radziły, bo one poszły w tym kierunku serwowania jedzenia na wynos i wtedy faktycznie ten ruch jedzenia na wynos był bardzo obfity. Jeżeli chodzi tutaj o nasz obiekt, obiekt był zamknięty, można powiedzieć. Gości turystycznych nie było, bo ludzie nie podróżowali. Biznes nie funkcjonował, czyli tego klienta biznesowego było bardzo mniej z racji tego, że okroili nas tutaj o możliwość osób, które możemy tak jakby gościć u siebie w hotelu, ale był to też okres wyzwania dla nas z tego względu, że musieliśmy przemienić naszą kuchnię na serwis do pokoju, czyli cały serwis śniadaniowy czy serwis restauracyjny musiał się odbywać na room service. No tak, z tego co ja słyszałem różnych właścicieli i szefów kuchni, no to jak u Louisa Define było, tak? Tak. No, rzeczywiście zmiana czasami niby bardzo poważnie, ale w zasadzie dzisiaj to chyba moglibyśmy się już trochę tak z uśmieszkiem spojrzeć na to, co, że jednak to robiliśmy, tak? Tak, myślę, że niektóre rzeczy, które wtedy, które były nam narzucone, nie były w zupełności potrzebne. Nawet sam serwis śniadania do pokoju, czyli na tak zwany room service, moim zdaniem w tym czasie był niepotrzebny, bo i tak tych ludzi było dużo mniej. I tak naprawdę, jeżeli my posiadamy restaurację, która ma 120 metrów kwadratowych, bądź salę większą i ten gość jeden bądź dwóch zeszło na tą salę, to tak naprawdę tam żadnego zagrożenia pandemijnego nie było. Ale musieliśmy przewartościować naszą kuchnię, zmienić zasady serwowania, wszystko szło do pokoju. I później pojawiały się te okresy, kiedy była wolność pandemijna, czyli mówimy tu o okresach wakacji, kiedy tak naprawdę ten ruch turystyczny był bardzo duży i pojawiało się pytanie, jak wyserwować dla 160 osób śniadanie do pokoju, tak żeby gość był zadowolony, bo gość przyjeżdżający do obiektu hotelowego ma też swoje wymagania i my musimy im spełnić. Tak jest, a więc kuchnia musiała się, że tak powiem, przestawiać bardzo szybko do okoliczności i czasu, jakie mieliśmy, ale kuchnia to nie tylko gotowanie. Obserwuję Cię od dawna i czekałem na ten czas, kiedy dziś się spotkamy i zadam Ci to pytanie, bo kuchnia to także personel. To także składanie zamówień, ustawianie grafików, współpraca z dostawcami i wiele, wiele, wiele większych, mniejszych zadań. No i teraz tak, no, są kucharze, którzy sobie jakoś z tym radzą. Ja tak mówię jakoś, tak? Osobiście oczywiście uważam, że kucharz powinien, bo i odpowiada w końcu za kuchnię, więc powinien odpowiadać tylko i wyłącznie za kuchnię. Natomiast no, wiem, że w takich sytuacjach też fantastycznie sobie radzisz. No tak, jak sobie z tym radzisz? Tutaj jeżeli chodzi o samo stanowisko szefa kuchni w tak dużym obiekcie, bo mówimy tutaj o obiekcie hotelowym, w którym przerabiamy bardzo dużą ilość imprez okolicznościowych, imprez biznesowych, a także klienta à la carte, czyli tego indywidualnego. Szef kuchni to bardziej taki menadżer kuchni, ale też tutaj ja staram się jak najwięcej gotować, czyli nie uciekam, bo też nie chcę być szefem kuchni, który siedzi w biurze i cały czas pisze, klika tylko na klawiaturze. Ogólnie wchodzę na kuchnię, gotuję ze swoją załogą, mało siedzę w biurze. Mamy tak strukturę zbudowaną tutaj w hotelu, że mam dział zamówień, czyli osoby, które są odpowiedzialne za zamówienia i tak jakby cały towar, który ja rozpisuję na każdą imprezę, bo każda impreza wiąże się z zamówieniem kilkuset ilości różnego towaru, bo nawet do przygotowania jednej zupy potrzebujemy ilość tam składników i my te składniki musimy wszystkie zamówić. Na dzień dzisiejszy na inwentaryzacji mamy 600 produktów, które do nas na kuchnię wjeżdżają i każdy ten produkt trzeba na daną imprezę zamówić, bądź nawet do karty menu. No i tutaj to wiąże się z ogromem pracy, ale ja zawsze też wychodzę z takiego założenia, że żaden szef kuchni, szanujący się szef kuchni, nie istnieje bez załogi. Nie ma dzisiaj indywidualistów, owszem, ja mogę potrafić stworzyć danie, mogę potrafić logistycznie zbudować kuchnię, zamówienia, rozpisać produkcję, no ale tak. Muszę mieć za swoimi plecami załogę, która jest razem ze mną w tych ciężkich chwilach, kiedy tak naprawdę my przygotowujemy dużo imprez. Czyli budujemy zespół, tak? Bo tak, ja też tak uważam, że podstawą stabilną działania z wynikami, efektami restauracji jest zbudowanie zespołu, tak? Ale ja mimo wszystko uważam, że jak już jest zespół zbudowany, to wtedy gwiazdy są też potrzebne. Ty jesteś taką gwiazdą, tak? O kurczę, tak, nie lubię się tak nazywać, staram się być bardzo skromną osobą. Staram się budować ten zespół. Wypracowaliśmy sobie, tak jakby to jest moja metoda, którą ja tutaj wypracowałem i wprowadziłem na kuchni. Dla mnie najważniejszym elementem logistycznym zbudowania zespołu na kuchni i całej pracy
jest checklista, czyli checklista, na bazie której my pracujemy, checklista zadań, które my wykonujemy i tworzymy ją. Zawsze tworzę tą checklistę na początku. Nie, dziękujemy. Tworzę ją zawsze na początku tygodnia i na bazie tej checklisty my tak naprawdę pracujemy i zespół naprawdę świetnie sobie radzi. Tutaj. Pracujecie tak, jak i tutaj przed chwilą widać. My też teraz jesteśmy właśnie jesteśmy w pracy, także. Tutaj przemiła pani kelnerka, o nas dba. Zacząłem pisać swojego bloga, gdzie przez chwilę naprawdę dosyć fajnie, aktywnie to robiłem, teraz od dłuższego czasu tak jakby przestałem, bo brakuje trochę czasu, no ale spędzam czas z rodziną, bo mało czasu jest tak jakby dla nich, a uważam, że rodzina to tak jakby moja siła napędowa do tego, żebym mógł gotować i tworzyć, no takie trochę moja wena twórcza. No tak, to jakby takie jakieś zrównoważenie, trudno mówić to o zrównoważeniu, no ale jakieś zrównoważenie w sumie powinno być. Rozumiem cię doskonale, muszę powiedzieć, bo ja staram się tak jakby codziennie być twórcą i coś tworzyć, tak samo jak i ty, zresztą ja to widzę, a to wymaga bardzo wiele czasu. A w zasadzie inaczej, umiejętności gospodarowania czasem i zarządzania czasem. To tak, logistyka. Ja myślę, że czym więcej zadań mamy do zrobienia, tym jesteśmy bardziej zorganizowani. Tutaj logistyka naszego życia jest bardzo ważna i to, jak my sobie to, ten czas zorganizujemy, a uważam też, że jeżeli my nie będziemy tworzyć, czyli jeżeli chcemy w tym zawodzie czy gastronomicznym cokolwiek osiągnąć i cały czas być po prostu aktywnym, no musimy tworzyć, bo bez tego tak jakby przestajemy istnieć. No. Czyli ta fantazja, ja zresztą uważam, że branża gastronomiczna to branża dla ludzi, którzy mają fantazję, tak? Więc no, może trochę pofantazjujmy teraz, a jaki byłby Marcin Sikora, gdyby nie był szefem kuchni, tylko byłby kelnerem? Powiem szczerze i tutaj potrafię sobie to wyobrazić, bo tak naprawdę swoją przygodę w gastronomii zacząłem od tej z drugiej strony, czyli od tacy, powiedzmy, czyli od kelnera. Miałem okazję być najpierw na praktykach w Lublinie w hotelu, jeszcze wtedy Unia Merkury i tam mi się zdarzyło być praktykantem, a później zatrudnili mnie po praktykach na kelnera śniadaniowego, czyli na pierwszą zmianę i tak jakby obsługiwałem śniadania i powiem szczerze, że bardzo dużo mi to dało, bo uważam, że dzięki temu, że miałem okazję być z tej drugiej strony, potrafię dzisiaj tych ludzi uszanować i tak jakby z nimi współpracować, bo często zdarza się tak, że najwięcej nieporozumień i zgrzytów jest między kuchnią a obsługą kelnerską, czyli kelnerami, ale jeżeli ktoś nie wszedł w buty tej drugiej osoby, to tak naprawdę nie wie, co ona ma, jakie zadania do wykonania, bo często bywa tak, że kucharze są na kuchni, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak wygląda ten serwis, ile czasu tak naprawdę potrzeba, żeby dobrze zająć się gościem. Właśnie, ja dobrze wiesz, że zajmuję się szkoleniami od wielu lat, właśnie akurat kelnerów i bardzo często sugeruję właścicielom czy menadżerom restauracji, żeby na przykład taki kelner, który przychodzi, a często dzisiaj no, przychodzą osoby, które nie mają tych podstaw, nie skończyły szkoły. Tak, tak, zgadza się. No w ogóle to myślę jest bolączka naszej gastronomii, że dzisiaj większość ludzi, którzy przychodzą, nawet jeżeli skończą szkołę, a nie trafią w tym czasie na dobrych ludzi, którzy zrobią im szkolenie czy coś, to są teoretykami, a my w pracy oprócz teoretyków potrzebujemy praktyków. Tak i może to takie dziwne, ale według mnie, gdyby taki młody człowiek poszedł przynajmniej jeden dzień w tygodniu na kuchnię, zobaczył, jak to wygląda z tamtej strony, tak? Tak, z jakich składników rodzi się to danie, tak? Jak się je tworzy? Bo to często są osoby, które bardziej wizualnie identyfikują to, co potem mają sprzedawać. Więc myślę, że potem by to się fajnie przekładało na sprzedaż, czyli na polecanie dań. To, co takie jest dzisiaj chyba najtrudniejszą rzeczą, bo wielu kelnerów nie poleca, tylko tak jak ja to mówię, oni realizują zamówienia gości, tak? A więc nie są sprzedawcami. Jak nie są sprzedawcami, no to wiadomo, że też ich dochody są w pewien sposób ograniczone. No myślę, że dobry kelner to dobry sprzedawca, tak? No. To takie... Ostatnio, muszę ci powiedzieć, tak już się wymienię, może teraz nie zapytam, a powiem, ostatnio nawet pomyślałem sobie, że odwrotna sytuacja też by miała sens, ale to już jest inny temat do innej rozmowy, że po rozmowie z wieloma kucharzami doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to bardzo często kucharze nie znają kelnerów, a kelnerzy nie znają kucharzy. No tak, no to dlatego ja mówię, no to jest taka bolączka, my staramy się tutaj nawet, jeżeli tworzymy nową kartę menu w restauracji, zawsze robimy spotkanie całej załogi kuchni i serwisu kelnerskiego razem z menadżerem
I wtedy spotykamy się, ja serwuję całą kartę menu, bo tutaj mówimy, nie wiem, jeżeli nawet w karcie mamy 20 pozycji, to wszystkie te pozycje tego dnia są serwowane i razem wspólnie je omawiamy. Bo tak jakby ja jako szef kuchni mam swój pomysł na dane danie, mam swoją wizję, ja je zrobię, zaserwuję całej obsłudze tutaj. Oni próbują i mają prawo się wypowiedzieć, bo nie jedna osoba decyduje tylko na smaku. Jeżeli mamy załogę, która liczy 20 osób, powiedzmy, w obiekcie i wtedy te 20 osób się wypowie, to tak jakby to danie faktycznie wtedy wchodzi do karty. No i ważne jest to, żeby obsługa kelnerska znała cały skład tych dań, żeby oni wiedzieli, co tak naprawdę naszemu gościowi polecić i sprzedać, bo to tutaj w tym chodzi. Tak więc, szanowni państwo, dzisiaj przypominam, że gościliśmy w Zamościu. Naszym gościem była wyjątkowa osobistość Marcin Sikora, szef kuchni hotelu Altis & Spa Zamość.